Losy Polaków 2018, bardzo ważny polonijny festiwal, już po raz 13, a z nami jego twórcy Magdalena Kozerska, wicedyrektor. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz pan Zygmunt Gutowski, prezes Fundacji Polska Europa Polonia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Już po raz 13, ale warto przypomnieć naszym widzom, jaki jest główny cel tego festiwalu. Głównym celem festiwalu jest pokazanie twórczości Polaków w kraju, ale także tych, których losy wywiały za granicę, czyli Polonii, i przybliżenie tego, jak oni postrzegają historię, jak odnaleźli się na emigracji. Każda edycja ma pewien leitmotiv związany oczywiście z wydarzeniami historycznymi, z rocznicami. Przykładowo w roku 2016 oczywiście 1050-lecie Chrztu Polski i Światowe Dni Młodzieży, a w tym roku no nie może być inaczej. Jubileusz, wielki jubileusz, stulecie odzyskania niepodległości. I ten jubileusz zaczął się w zeszłym roku, w 2017, ponieważ był to rok Józefa Piłsudskiego, generała Hallera, Tadeusza Kościuszki. Tadeusza Kościuszki też właśnie. Australia była bardzo aktywna. Tutaj Stany Zjednoczone też, czy San Diego, czy Kanada. I w związku z tym to jest jakby przedłużenie tego, co właściwie można powiedzieć robimy już od 13 lat. Z małego festiwalu, właściwie przeglądu, który był, wydzielił się jakby z festiwalu międzynarodowego Niepokalanowie, wydzielił się w 2004 roku i przez te 13 lat po prostu zbieramy to, co właściwie nie zawsze można było pokazywać w telewizji, dlatego też na przykład zeszły rok to było takie pewne podsumowanie na przykład działalności pani Aliny Czerniakowskiej, która towarzyszyła Grand Prix. Tak, Grand Prix towarzyszyła właściwie Polakom mieszkającym za granicę, zwłaszcza temu naszemu rządowi na uchodźstwie, prawda, robiąc wspaniałe rejestracje tych wszystkich osób, które niektóre już niestety odeszły, czy też po prostu pani Pietraszek, Anna też znalazła, pokazywała losy Polaków, którzy, lotników, którzy wspierali Pakistan, prawda? Były również filmy z Australii, pana Andrzeja Siedleckiego o Piłsudskim i o Konradzie, a także właśnie pani Skuliat-Kozek pokazywała i nawet przyjeżdżała tutaj do Krakowa na te uroczystości Kościuszki, prawda? Także to wszystko jakby kontynuowane jest. Zresztą pierwsze nagrody też były związane na przykład z tym, że pan Henryk Bartul z Kanady pokazywał wzruszający film o kadetach, którzy przeszli z armii Andersa i wylądowali później w Kanadzie i z nimi się spotkał i też robił takie wspaniałe filmy, nie mówiąc o oczywiście kanadyjskich Kaszubach. Także po prostu to jakby nagromadziło się. Jesteśmy przeszczęśliwi, że mogliśmy te 13 lat po prostu zbierać te już ponad 1000 filmów, a teraz będzie, myślę, że wysyp i dlatego do 10 września oczekujemy na te wszystkie dzieła, z tym, że nie tylko filmowe, prawda, ale i radiowe, multimedialne. No właśnie, o to chciałbym zapytać pani dyrektor, bo mamy tutaj do czynienia z bardzo różnymi kategoriami, a tym samym bardzo różnymi formami ujęcia tych dzieł. Zanim pani odpowie, przekażę mikrofon, bo coś z technologią nie jest do końca tak. Tak, nagrody w ramach festiwalu przyznajemy w 9 kategoriach i poza filmami, dokumentami fabularyzowanymi przyjmujemy także dzieła w postaci audycji radiowych, programów multimedialnych, czy oceniamy również strony internetowe polonijne. No tak, ponieważ ta działalność rzeczywiście, ona przez te 13 lat bardzo się rozwinęła. Jak patrzymy na te filmy, no to podnosi się zdecydowanie ich poziom, ale pojawiają się też dzieła multimedialne, strony internetowe. Patrząc na to wszystko, jak państwo sądzą, na czym polega ten, nie boję się powiedzieć, fenomen? Na czym polega to, że Polacy rozsiani po całym świecie są tak żywo zainteresowani tym naszym wspólnym dziedzictwem? Często w trudnych warunkach, często bez pieniędzy, często bez większego wsparcia potrafią robić rzeczy naprawdę inspirujące i niesamowite.
a czasem nawet zawstydzający nas Polaków w kraju, prawda? Bo na przykład byłem w Panna Maria w Teksasie, gdzie właśnie ta czysta polska mowa, również śląska gwara była bardziej zachowana niż nieraz w naszych środowiskach. I naprawdę może jest to taki troszeczkę pewien rozdźwięk między starszym pokoleniem, które wyemigrowało i wcześniej, czy później nawet to pokolenie Solidarności, a później tymi osobami, które ich właściwie... No, bardzo ciekawe, którzy po prostu oczywiście uczestniczą w tych uroczystościach, cieszą się, zakładają te folklorystyczne, prawda, przypominające, śpiewają pieśni, ale z drugiej strony chcą po prostu łączyć się z krajem w biznesie, żeby kraj pomógł im w biznesie. Dlatego taki profesor Zbigniew Piasek już trzeci raz robi encyklopedię dziedzictwa polonijnego i właśnie chce pokazywać, jako profesor inżynier, po prostu pokazywać, ile wspaniałych sukcesów mieli polscy inżynierowie, profesorowie, naukowcy i po prostu łączyć. Ja kiedyś spotkałem z Montrealu, z McGilla Uniwersytetu profesora Czapskiego, który po prostu był smutny, że Kanada miała pieniądze na to, to było 10 lat temu, miała pieniądze na to, żeby zapraszać i uczyć ludzi na przykład wysokiej jakości różnych produktów i tak dalej i w kraju nie było zainteresowania. A dopiero jak przyjechał tutaj do kraju, to się okazało, że w dużej sali nie mógł się zmieścić ten tłum młodych właśnie ludzi i tak dalej. Także myślę, że poprzez nasz festiwal, ponieważ chcemy otwierać go tematycznie nie tylko na historyczną, ale i nowoczesną, po prostu nowoczesne spojrzenie i właśnie nawet naszym marzeniem w ślad za tą encyklopedią jest zrobienie multimedialnego wademeku, takiego leksykonu Polaków, bo zaczął się taki leksykon kiedyś w Senacie, ale teraz multimedialnie, żeby ci ludzie mówili i żeby mówili, co chcą, na przykład jakie nawiązać kontakty. I tutaj zrobiliśmy w tym roku bardzo ważny krok, ponieważ były projekcje i w Kanadzie, i w Stanach Zjednoczonych. Może dwa słowa. No właśnie, bo to jest bardzo ważna inicjatywa, żeby zebrać to dziedzictwo, pokazać konkretnych ludzi, a przez to też po części umożliwić nawiązanie kontaktów, dalszą współpracę i tak dalej, i tak dalej. Tak, rzeczywiście udało nam się w ubiegłym roku wyjechać z projekcjami do Stanów Zjednoczonych i do Kanady, które były bardzo ciepło odebrane w tych środowiskach. Także mieliśmy okazję wręczenia na miejscu nagród nagrodzonym twórcom. W tym roku już dostaliśmy ponowne zaproszenia i do Stanów, i do Kanady. Także w Australii środowiska polonijne z różnych miast chciałyby u siebie zrobić pokazy filmów pofestiwalowe. Ale jakby jeszcze wracając do poprzedniej wypowiedzi pana prezesa, nie jest nam obce nasze wschodnie granice, tak? Tam nie mieszka Polonia, tylko Polacy. Dokładnie tak. I też mamy ścisły kontakt z tymi środowiskami Polaków, którzy z utęsknieniem czekają, aż z festiwalem przyjedziemy do nich. No właśnie, Kurier Galicyjski, Radio Lwów, Białoruś, Jurij Gorulow, który pokazuje historię na polskich kresach dawniej i wspaniały portal nagrodzony zresztą z Polaków z Syberii, prawda? No to nie mówiąc o tym przyjaciele. Z Korei i tak dalej. Natomiast jeszcze wracając do tych projekcji, ciekawostką było to, że to nie było organizowane przez organizacje polonijne, przez ambasady i tak dalej, chociaż gościliśmy w Kanadzie w konsulacie, ale właśnie w tym konsulacie wręczyliśmy nagrodę, nie mogła przyjechać zwycięzczyni, znaczy laureatka tej nagrody, pani Violetta Kardinał, która zresztą prowadzi Polonia Tube na YouTube'a i wiele filmów robi wspaniałych i po prostu my ją tam właśnie, u niej gościliśmy, ale jednocześnie ją nagrodziliśmy w konsulacie. Natomiast w San Diego na przykład u profesora Supernaka i profesora i doktora
Balankiewicza, który prowadzi salon artystyczny polski w San Diego, też gościliśmy i tam też wręczyliśmy te nagrody, ponieważ jeździliśmy i chcemy jeździć dalej do laureatów. No właśnie, to dla laureatów musi być, panie prezesie, wielkie przeżycie, ale na koniec powiedzmy jeszcze w telegraficznym skrócie, bo teraz zapewne przed telewizorami siedzą ludzie, którzy na przykład prowadzą ciekawą stronę internetową, którzy mają zrobiony dobry film, którzy chcieliby pokazać, jakie audycje dotyczące naszych rodaków przygotowują w różnych zakątkach świata. Jak, do kiedy, raz jeszcze przypomnijmy, mogą się zgłaszać? Zgłoszenia przyjmujemy do 10 września na stronie warszawa.mazowsze.pl / festpol jest cała informacja o festiwalu, jak zgłosić swoje dzieło, jakie dokumenty wypełnić, w jakiej formie nam wysłać. No i czekamy na te dzieła. Natomiast sam festiwal, przepraszam, będzie w końcu października. Ewentualnie jeszcze w okresie tych uroczystości 11 listopada, jeśli będzie życzenie tych Polaków, którzy przyjadą do kraju, to jeszcze zrobimy pokazy pofestiwalowe. Ale w każdym razie 27 października, jak tradycyjnie, wspierający nas Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, oczywiście marszałek Senatu też nas wspiera i podczas tych projekcji pokazywaliśmy jego wystąpienie, podobnie zresztą jak to wystąpienie, które było ostatnio. I mamy nadzieję, że Polski Instytut Kultury, Polski Instytut Sztuki Filmowej po prostu będzie też w tym jakoś uczestniczyć. Jeszcze chciałem tylko jedno powiedzieć. Po prostu nie mamy tych najwybitniejszych fabularnych filmów zgłaszanych na festiwal, ponieważ no, nagrody są symboliczne, a twórcy, gdyby rzeczywiście mieli większą zachętę, czyli gdybyśmy mieli możliwości, to wtedy by po prostu zgłaszali również filmy bieżące, bo tak to oni czekają, aż wyeksploatują się w kinach, później dopiero w telewizji, prawda? Tak samo jak państwo też powinni jak najwcześniej pokazywać, już w dzisiejszych czasach jak najwcześniej pokazywać filmy. Natomiast zapraszamy, żeby zgłaszać jak najszybciej, ponieważ jako jedyny festiwal pokazujemy zwiastuny już od samego momentu zgłoszenia, czyli już na bieżąco. To, to jest bardzo dobra zachęta. I są relacje również wideo z zakończenia, z rozdania nagród, także już od jutra przyjmujemy zapisy na stronie www.warszawa.mazowsze.pl. To jest portal Warszawy i Mazowsza, taki tradycyjny. Pozostaje nam tylko zachęcić naszych widzów. My czekamy niecierpliwie. Na pewno będziemy jeszcze nie raz przypominać i apelować o wsparcie dla festiwalu i o udział w festiwalu. Ja oczywiście wspaniały partner, patron medialny, który już od 3 lat wspaniale nas wspiera. I oczywiście na pewno spotkamy się jesienią, żeby podsumować całe to przedsięwzięcie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również dziękujemy bardzo. Dziękuję. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, parara, piosenka w sposób z refrenkiem, na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę, piosenka z sondażą syf, piosenka pomoże na pie, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzył weseli, piosenka kancona dla syfu. Wyjątkowy festiwal Losy Polaków przed nami, ale przed nami także wyjątkowy konkurs. Konkurs zatytułowany Piosenka na 100. Na ten temat dużo więcej powie nam już teraz Paweł Sztompkę, dziennikarz muzyczny Radiowej Jedynki, kierownik.